Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić naszych gości, pana reżysera Kazimierza Kuca i naszych aktorów, pana Franciszka Pieczkę i pana Olgierda Łukaszewicza. Spędzimy razem te parę chwil. Najpierw pozwolicie państwo, że ja ich trochę podręczę, a potem będziecie stawiać pytania ze swojej strony. Minęło 40 lat już od czasu, kiedy robiłeś ten film. Tak, 40? No, tak, nie 50? Nie, 40. I chciałam ci po prostu zapytać, bo nazwałeś ten film w wywiadach raz etnograficznym, raz regionalnym, to brzmi bardzo uczelnie, ale mówisz też o tym, że jest to film, który jest wywiedziony ze wspomnień twojej młodości, z tradycji, ze rodzinnych legend i opowieści. Powiedz nam, jak to było? Jak, z czego ten film wyprowadziłeś? Skąd ci przyszedł? No, to był drugi film, bo pierwszy film to było Sól Ziemi Czarnej, no, gdzie oni też grają. To był drugi film. Więc ja, żeby w ogóle przystąpić do tej śląskiej bariery, będąc Ślązakiem, wyjechałem do Polski, jak się na Śląsku, do szkoły filmowej dostałem się i tak dalej. Kiedy miałem 40 lat, już miałem, nie wiem, tam 10 filmów może zrobionych, miałem swoją pozycję, już postanowiłem zerwać z wszystkim, z Dolce Vita w Warszawie z patifami, przyjaciółmi i wrócić z powrotem do punktu wyjścia, czyli na Śląsk, do swojej rodziny, żeby się zmierzyć z tą trudną materią śląską i żeby zrobić film albo filmy, które by wymsknęły się z takich regionalnych czy etnicznych przypowieści, tylko żeby zrobić kino o Śląsku na poziomie dobrej, przyzwoitej literatury i w ogóle sztuki, jakby chcąc wypełnić pewną lukę w kulturze polskiej, mówię już tak, tego, żeby ten motyw śląski został włączony w obieg tego. Więc wielkie kłopoty było z pierwszym filmem, bo siedziałem prawie 2 lata, całkowicie zerwałem stosunki ze światem u swojego brata robotnika, dopóki mi któryś nocy się nie przyśnił film Sól i potem go bardzo łatwo napisałem. Ale również tam wtedy zacząłem pisać historię mojej rodziny, która po właśnie tych latach, nie wiem tego, ostatnio zaowocowała moją książką, którą oczywiście to był tam tylko namiot. Powiem, uruchomiłem pełną energię i jak zrobiłem Sól Ziemi Czarnej, który jest uważany za taki no, film już klasyczny z tamtego okresu, że kina, jakby w sposób rozbiegu zrobiłem, znaczy napisałem ten scenariusz, dlatego że przełamałem barierę przede wszystkim strachu przed słowem pisanym, przed literaturą. Jako Ślązak, który do 18 roku mówił wyłącznie językiem śląskim, jak mówi się gwarą, nie miałem tej śmiałości. I w związku z tym mi jakby poszło łatwo, tylko że te wszystkie moje filmy śląskie miały za sobą ogromną pracę taką poznawczą. Znaczy ja czytałem mnóstwo pamiętników, książek naukowych o Śląsku i tak dalej. I oczywiście ten film jest oparty na wydarzeniach, które miały miejsce, ale w różnych częściach Śląska, w różnych kopalniach. I nad spodziewanie mi to łatwo poszło. A potem pierwsze filmy śląskie, oczywiście od razu dostałem pieniądze, bo jak wiesz, to wtedy państwo dało pieniądze. I zrobiłem ten film w biegu, ale cały zrobiłem tam w tej kopalni obok mojego miejsca w Szopienicach. Tam zrobiłem jakby takie prymitywne atelier i tak dalej, rekwizyty i ściągnąłem wszystkich ludzi w ekipie aktorskiej, którzy albo ze Śląska pochodzili, tak jak ci panowie dwaj, albo w przypadku Engleta czy opani się tej gwary nauczyli na użytek na planie, ale potem nie umieli już tego za bardzo posynchronizować. Powiem, to już była wyzwała energia, która ten film był bardzo trudny, ale on mi bardzo lekko jakby poszedł, bo wsiadłem na swojego rumana, który mnie wiózł w swoją stronę. Obaj panowie mają w swoim dorobku tak niezliczoną ilość ról,
że gdybym próbowała je tu wymienić, to by wypełniły nam całe spotkanie. Panie Franciszku, oczywiście znam bardzo wiele filmów z pańskim udziałem, ale wyznaję, że najbardziej mi się pan kojarzy z kinem wiejskim, z filmami Kolskiego i Słońce wschodzi raz na dzień. To są takie kreacje, które ogromnie zapadają w pamięć. Jak pan się przygotowywał do tej roli w śląskim filmie? Jaką rolę to odegrało pańskie pochodzenie, o którym mówił reżyser? Może najpierw co do pierwszego stwierdzenia. Wydaje mi się, że ta jakaś identyfikacja mnie z wiejskimi realiami, ona jest poprzez filmy Kolskiego, w których brałem udział. Chociaż u Kolskiemu nie chodziło o pokazywanie wsi jako takiej, bo na kanwie tej wsi poruszał inne problemy, dużo, dużo w większym zakresie nas dotyczące. Natomiast jeśli chodzi o Sierszę, tego przywódcę strajkujących górników, no cóż, ja nie musiałem gdzieś tam studiować tego zagadnienia, ponieważ mój ojciec był górnikiem. I jak przychodził do domu, no to opowiadał się o rzeczy, te jak to tam na kopalni było. To były wówczas, kiedy mój ojciec był na kopalni, to były zupełnie inne realia jeszcze. To było jeszcze może, to były te czasy, kiedy jeszcze tam były koniki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten górniczy stan wyssałem z mlekiem matki. No a poza tym miałem takiego eksperta jak pan Kazimierz, mój kolega kochany Kazi, który zawsze tam pilnował, żeby nie wyskoczył gdzieś tam jakiegoś skoku w bok, żeby nie zrobił. Ale był bezlitosny zupełnie. Ja sobie przypominam, że dla mnie to był najbardziej brudny film, w tym sensie, w autentycznym sensie, dlatego że myśmy w miarę trwania tego strajku, myśmy byli coraz bardziej brudzeni, coraz bardziej upodobnialiśmy się do tego otoczenia, do tego węgla i tak dalej. I codziennie charakteryzatorki nie przepuściły, żeby nas nie umoruzać, żebyśmy nie byli odpowiednio, żebyśmy odpowiednio wyglądali. Czyli to był dosyć uciążliwy film, ale poza tym sama przyjemność obcowania w takim towarzystwie. Byliśmy wszyscy młodzi, pełni zapału. Inaczej się patrzyło na ten świat. Ja jako, teraz sobie tak się zastanawiam, jako przywódca tych strajkujących górników, to były zupełnie inne realia. Ja przecież, jako ten Hubert Sierża, ten przywódca tych górników, ja byłem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Ja nie dzwoniłem gdzieś do panów, którzy siedzą za biurkami i dyrygują strajkami. Ja tylko sam decydowałem o tym wszystkim. No to może tyle na ten temat. Może tylko dwa słowa. W gruncie rzeczy, proszę państwa, ten film jest instruktażem o tym, jak się robiło strajk, jak się robi strajk. I jak była premiera filmu, wtedy robili wielkie premiery, chyba w sali kongresowej, ale był nowy minister, były NKWD-owiec, dziobaty, był krótko, bo pogorzona parasolem pogoniła z ministerstwa, bo zdradzał ją z sekretarką. I on na premierze przyszedł, nowy minister, i to patrzy, a tu jest instruktaż o strajku, on mówi, proszę pana, a kto ten film pan puścił? Ja mówię, pański poprzednik. Mówi, to jest niesłychane. Panie Ogierdzie, ale panu było przecież na pewno trudno, ponieważ przecież no, pan jest książę Odrową z Wiernej Rzeki, pan jest Stanisław z Brzeziny, pan jest Karol Szymanowski, ale tak wyrafinowana postać ze sławy i chwały, ale tak się kojarzy. Z urody, z szarmu, ze stylu bycia. Pan jest arystokratą, a tu nagle ten rodzaj roli. Jak sobie pan z nią radzi? Proszę pani, ja właśnie znalazłem tak, wśród zdjęć rodzinnych list mojej mamy do mnie po Soli Ziemi Czarnej. Widzę,
tata mówi, że jesteś za ładny do tej roli, ale grasz bardzo dobrze. Ale znalazłem też inne zdjęcie, na przykład Erwin Rzymła, mój przyjaciel śląski, no, gra na gitarze u nas na tarasie. To dla mnie coś znaczyło, bo moi koledzy naprawdę byli z domów z czerwonej cegły, wśród ministrantów, wśród harcerzy. Na przykład, kiedy było 25-lecie wydarzeń na Wujku, za plecami miałem mur, no nieżyjący prezydent stał przede mną i pomyślałem, no właśnie jest pan na moim podwórku. Tylko, że obok tutaj przedtem stał taki dom, gdzie mieszkał Waldek Góra, harcmistrz, a pojawiła się inna dziewczyna też. Czyli ja byłem naprawdę zakorzeniony w Katowicach, Ligocie, w Śląsku. Teraz jadę właśnie i Krzysztof Grobisz też jest tam zresztą z tej Ligoty, parafia Panewniki. To była moja ojczyzna. Dopiero później się wiele dowiadywałem o innej swojej ojczyźnie, o ojczyźnie swoich rodziców, między innymi Warszawa, Wschód i tak dalej, tam Wilno. Ale Lucia Kowolik, no, była z tej samej parafii. Także ona była kilka domów dalej, tylko była z drugiej strony za kościołem. Tam teraz mieszka mój brat zresztą. I ja uczyłem ją na ognisko harcerskie mówienia wierszy. Wypominała mi to. Kochała się w tobie, mu przyznałem się. Także jak teraz mi zadawali pytania, czy była tam walka między ligociarzami a panewnikarzami, ja sobie tego nie przypominałem. Najbardziej bulwersowało, pamiętam, ludzi, czy naprawdę na Śląsku kobiety myją stopy swoim mężem. Słuchajcie, no, coś z tego widziałem na własne oczy. Panewniki Śląskie, Owsiana 5, na pierwszym piętrze. W domu mojej piastunki, biskup Franciszki, jej córka witała męża, który przychodził z kopalni. No właśnie, podawanie miednicy pod jego stopy. Ona już mu nie masowała tych stóp, to już to jest wynalazek pana Kazimierza. Tej pięknej to jest erotyczne, jest bardzo czułe, to jest erotyczna scena. Ale ja właśnie tylko opowiadam na to, że ja miałem uczucie, że ja po teatralnej szkole, gdzie mówiłem L, przedniojęzykowe i tak dalej, wróciłem na swoje podwórko i to dało mi takie poczucie, że pan Kazimierz, no, znalazł dla mnie miejsce, no pośród swoich. To jest bardzo ważne dla młodego aktora, bo na przykład nie musiałem dużo grać. Kazimierz zdzierał ze mnie to, co było grą, to raczej oczekiwał fantazji odreagowywania na pewne sytuacje. Posadził Lusię Kowolik naprzeciwko mnie w hotelu, prawda, ja tu, i odbywały się próby. Myśleliśmy, że coś będziemy grać. Myśmy nic nie grali. To pan Kazimierz siedział obok i opowiadał nam, co my w danym momencie czujemy. Widzisz, on wraca ze szychty, popatrz na jego ręce, czy mu się coś nie stało, zastanów się, dlaczego on w dziwnym humorze i tak dalej, i tak dalej. Całą, na filmie tego jakby potem nie widać, ale znaczy widać, bo nie ma całych scen, nie ma opowiadań o tym, ale to, co się zakodowało z tej sceny, od razu było na planie. Więc byłem i w domu, i w dobrych rękach. Mógł ci to powiedzieć. Ale tylko dwa słowa powiem tej Ślązaczki starszej, ponieważ tam jest ta scena łóżkowa taka. To mi powie, jak na spotkaniach, to kiedy się podeszła taka grupa starych Ślązaczki, mi to nie da. Pani Kuca, wy z tym sceną łóżkową to żeście przesadzili. Jednak na Śląsku się kobiety nie rozbierały do końca. No. Kasiu, chciałam cię jeszcze o taką rzecz zapytać, bo tymi filmami utrwaliłeś obraz Śląska w społecznej wyobraźni, że powiem tak uczelnie. Ale powiedz mi, czy coś z tego zostało? Czy gdybyś teraz kręcił film, miałbyś do czego nawiązywać? Czy coś z tego etosu, z tego obyczaju, z tego folkloru, czy to jeszcze jest, czy to jest żywe, czy to już jest cepelia?
No ale właśnie słuchaj, przez to, o czym mówisz, ja popełniłem tą moją, jestem po debiucie literackim. Także dzisiaj jestem coś bardziej pisarz niż reżyser, bo już mnie to nie interesuje. Ja ciągle jakby do tego wracam, dlatego że Śląsk to jest coś bardzo niezwykłego. Śląsk to jest obszar, który ma swoją historię, ma swój język, swoją filozofię życia i tak dalej, i tak dalej. I to jest fantastyczna materia na sztukę, ale ja oczywiście obracam się jednak w tych czasach mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze było pokolenie XIX-wieczne. No, mój ojciec, który był powstany, jeszcze dziadkowie żyli i tak dalej, i było to wszystko inaczej, to co tutaj mówił Franek. I były bardziej takie obyczaje jeszcze bliskie chłopstwu, które stało się proletariatem, ale to byli wszystko bardzo niezwykle ciekawi ludzie w tych swoich obyczajach. I ja mogę o tym opowiadać jakby bez końca, dlatego że Śląsk jest tak nieopisany i tak mało utworów ze Śląska uzyskało pewną rangę, powiedzmy właśnie ogólnopolską, że to jest praca na kilka pokoleń moich następców. Może teraz spróbujemy oddać głos naszej publiczności, która niewątpliwie chciałaby postawić jakieś pytania panom. Bardzo proszę. Bardzo cię proszę. Bezwstydne, mam nadzieję. Pani Gosiu, bo pan wierzy z wiekiem i pukniemy powoli. Stamtąd nie dobiega głos zupełnie. Wiek ma swoje przywileje. To nie sprawia, że tylko złej akustyki. Mam pytanie do pana Franciszka Pieczki. Jakie role najbardziej pan lubił grać? Czy może była to moja ulubiona pańska rola Matisa w Żywocie Mateusza? Tak nawiązując do wcześniejszego pytania o właśnie tych rolach wiejskich. Rola Matisa to jest tak odległy czas, że gdzieś przez mgłę sobie to przypominam wszystko. Ale ona zapadła gdzieś dosyć głęboko w mojej świadomości aktorskiej. Ja, zanim się zabrałem za Mateusza, za Matisa, to w teatrze zagrałem w Steinbecka adaptacji Myszy i Ludzie zagrałem Lenniego. Nowy Kucieńczy. Też człowiek, no Lenni, też człowiek o umysłowości dziecka, nie zdający sobie sprawy z nieprawdopodobnej siły, którą ma, która wpływa destrukcyjnie na otoczenie i tak dalej. Natomiast Mateusz to jest osobnik o nieprzeciętnej wrażliwości. Ta wrażliwość jest też, go prowadzi do unicestwienia, bo sam postanawia odejść z tego padołu. A sobie przypominam tę scenę, kiedy Mateusz tonie. Reżyser sobie, już świętej pamięci, sobie wymyślił, że ta łódka będzie nabierała wody, ja będę powoli tonął, będę miał oczy otwarte i tak pójdę na dno. Kamera z góry będzie patrzała, tam jeszcze może jakieś rybki będą pływały obok mnie, będzie to takie fantastyczne. No ja mówię, no proszę bardzo, jak chcesz, no to robimy tak. I proszę sobie wyobrazić, ja się poddaję już woli Bożej i reżyserskiej i postanawiam utonąć. I tak schodzę na metr, czy półtora, i w pewnym momencie wypycha mnie z powrotem. Ja jak korek, no on mówi, Jezus Maria, szkoda tego materiału. No, państwo tego nie wiecie, ale wówczas przecież materiał, taśma filmowa to była nieprawdopodobnie cenna rzecz. Bo to trzeba było, czy był przydział specjalnie na film, dostał tyle i tyle metrów i tak dalej, i tak dalej. On mówi, zrobimy jeszcze raz, on mówi, toń. Ja mówię, dobra, tonę. Jeszcze raz, znowu to samo, ptom do góry. Ja mówię, nie mogę utonąć. Jak się chce, nie można utonąć. Prawdopodobnie jak się nie chce, to się tonie. Wobec tego mówi tak, wiesz co, wymyślimy w ten sposób, żeby cię coś wciągało. Ja mówię, no dobrze, no ale ktoś tam będzie na dole? Nie.
przepasali mnie takim paskiem, z tyłu przecięli marynarkę, przywiązali taką żyłkę, jak się jakieś szczupaki łapie na to. Kotwicę taką tam zatopili w tym miejscu, gdzie miałem utonąć. Przeciągnęli przez ucho tej kotwicy tą żyłkę i linka mnie ściągała. Oni ciągnęli te żyłki, ta linka mnie ściągała w dół. Ja mówię, kurczę pieczone, no dobrze, ale jak potem nie dam rady się wyjść stąd. Ale co się boisz? Tu będzie stał taki kolega, mówi, ma taki bosak i jakby coś tam tym bosakiem tam. A ja mówię, czy on trafi w odpowiednie miejsce, żeby mnie wyciągnąć. No, ależ jesteś strachliwy. Ja mówię, dobra, róbmy, no już tego. I tonę, jestem. Rzeczywiście oni ciągną potworne uczucie, kiedy się czuję, że się jest od dołu ciągnięty w dół. Oczy otwarte, tak jak chciał. Tam może jakaś rybka też tam przepłynęła, jakieś tam wodorosty takie. I tak tonę na dół. Jestem na dole i teraz się próbuję odbić. Raz, za cholerę, nic. Potem już przestał. Instynkt, tylko instynktem jeszcze szarpałem się jak na uwięzi i tak szarpnąłem, że zerwałem tą całą żyłkę i wypłynąłem, łyknąwszy zdrowo wody. A ten o tak zwanego BHP i higiena pracy się to nazywało, z tym posakiem stał, oni potem opowiadali, mówię, co on tak długo nie wypłynął? I to jest wysiłek, do którego nas niekiedy reżyserzy zmuszają. A ten wysiłek w ogóle nie został zdyskontowany w filmie, ponieważ ja tę scenę nakręciłem, nie zamaczawszy nawet sobie stóp w wodzie. Kamera od strony lądu na jezioro, ja stałem, sztywny kadr i tylko robiłem taki przysiad, tak powoli znikałem z tego kadru, ze świadomości widzę. Oczywiście o niebo lepsze to było, aniżeli te naturalistyczne rybki i tak dalej, i tak dalej. I tak to, tak żeśmy to nakręcili. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jeszcze dalsze pytania? Bardzo proszę. Ale weź też ten mikrofon. Wy się nie śmiecie, ja wam życzę, żebyście w moim wieku, jak będziecie mieli, byli na takim chodzie. Ja mam pytanie do pana reżysera. Czy widział w ostatnich latach, powstało kilka filmów o Śląsku i czy widział je i jak je oceniał? Między innymi tam Drzazgi z Odzysku Pozyckiego. Czy to podobało się, czy nawet nie oglądał? To jest bardzo przykre pytanie, proszę pana. Dlatego panu chcę powiedzieć, że mniej więcej 10 lat w ogóle nie oglądam polskich filmów i nie mam takiej ochoty ani potrzeby. Widziałem tam jakieś filmy o Śląsku, znaczy o Śląsku, one się dzieją na Śląsku. Pejzaż śląski, ten dzisiejszy czarny, zniszczone kopalnie i tak dalej, jest dzisiaj dla młodych reżyserów stafarzem do ciekawej scenografii i klimatu, który robią. Więc bardzo łatwo jest przenieść się z, nie wiem, wie pan, kryminał albo horror, bo ma się gotowo, nie ma się pieniędzy na dekoracje, a ta architektura poprzemysłowa, a musi pan sobie zdać sprawę, że w ostatnim dziesięcioleciu zamknięto 30 kopalń i 15 hut i to wszystko się rozkłada, to jest genialny pejzaż i ja myślę, że to jest główna przyczyna, żeby robić filmy na Śląsku, ale one w większości przypadków nie są o Śląsku, bo ja o nich mówię, słyszałem, panie profesor jest bardziej kompetentna, może ona opowie, czy jakieś ciekawe filmy powstają na Śląsku już te lata. Ja też nie oglądam polskich filmów, jak nie muszę. Chyba, że filmy moich przyjaciół, mam ich wielu, więc personalnie coś się dzieje z tobą, pani profesor, no. Sam powiedziałeś, że tyle lat nie można się zajmować czymś tak nudnym jak film. Ja się ostatnio zajmuję podróżami. Jeżdżę do filmu. Bo robienie filmu jest niepoważnym zajęciem. Ale mamy tutaj już głosy z sceny dalsze. Bardzo proszę. Ja mam pytanie takie dotyczące tego, czy w
współpraca właśnie z ludźmi, przede wszystkim z naturalnymi mieszkańcami Śląska, z górnikami i tak samo właśnie z panem Ogierdem i z panem Franciszkiem wpłynęła na kształt tego filmu. Czy właśnie współpraca z ludźmi, którzy byli związani jakieś ze Śląskiem, zmieniła taką pierwotną koncepcję tego, na to, co zobaczyliśmy na ekranie? To jest bardzo ważne pytanie, ale bardzo szerokie. Ja w ogóle jakby w tych filmach, zwłaszcza śląskich, ale nie tylko, zawsze mieszałem zawodowych aktorów i niezawodowych. Ale tu w przypadku problematyki śląskiej, nazwijmy to w cudzysłowie, to ważne jest to, że to, dlaczego to grali głównie Ślązacy, ja ich szukałem. A jak nie mogłem znaleźć, to szukałem ich poza zawodowym. Dlatego, że Ślązak ma nie tylko inną mentalność, ale przez to, że mówi tym językiem śląskim, jest inny. I to u Franka słychać, jak ja słyszę, że krtań jest inaczej ustawiona, dlatego, że aktorzy spoza Śląska mają ogromne trudności, żeby się nauczyć języka śląskiego. To jest prawie niemożliwe. I w związku z tym to chodzi o prawdę, że Franek Pieczka, który ma te fantastyczne warunki, który jest Ślązakiem, jest górnikiem, jest górniczy, wie pan, to dla mnie jest prezent, że on w ogóle żyje równocześnie z moim tym. Bez niego nie byłoby tego filmu. Dlatego, że on wnosi sobą wieki innej historii, innego typu człowieka. To jest jak gdyby ten, no to właściwie ci Ślązacy są. Ja wiem, proszę pana, to jest inna rasa. No i w tym jest rzecz. No, ja sobie przypominam wtedy, kiedy tego pamiętnego Guslika grałem i tam był właśnie problem poczucia humoru jakiegoś takiego, tego śląskiego esprit. I wydaje mi się, że to może osiągnąć tylko prawdziwy Ślązak. Są pewne rzeczy, one to są bardzo jakoś takie cienkie, takie niuanse, które może wszyscy nie wychwycą. Ja tam zresztą miałem problem, jeśli chodzi o Guslika, żeby ten język był komunikatywny dla ludzi, ponieważ gdybym operował pełną gwarą śląską, to trzeba by było napisy robić. Jeśli mogę, to ja chciałbym wam usłyszeć. Jakie życzę, ja wam mogę powiedzieć pewną anegdotę, która jest bardzo zabawna i pan zobaczy, na czym polega śląskość. Otóż robiłem sól w Nikiszowcu, no w tym takim niezwykłym osiedlu, to jest już zabytek bardzo światowej klasy. I stałem na podejście, była taka wielka scena tam triumfu, zdjęć, każda taka największa scena tego. I był straszny tumult, a ja stałem na górze tam z kamerą i nagle widzę, że z rogu tego rynku przepycha się mój asystent z jakimś facetem, który ma, widzę, pod koszulkę taką, ten i podchodzi bliżej, ja widzę, że jest facet, to napite pół litra, jest w laciach, czyli w tych kapciach domowych. I tak jest asystent, mówi, panie reżyserze, ja pana bardzo przepraszam, ale mówi ten człowiek mnie zadręcza i mówi, że on musi się z panem spotkać i tak dalej. I ja patrzę na niego, on to taki kurtupel i widzę, że ja go widziałem ostatnio w 1939 roku w szkole, a to jest rok 70. I ja mówię, o co ci chodzi? A my tymi poznaję. Ja wiem, no trochę cię poznaję. A mówię, o co ci chodzi? Mówi, słuchaj Kazi. Ja cię przyszedł przeprosić. Ja mówię, o co się zrobił? Mówi, no że się tak naprął. Ja mówię, to jest twoja prywatna sprawa. Mówi, nie, ty się mylisz. Mówi, słuchaj, moja stawa pojechana w czasy i dwa tydnie ja mam fraj. Znaczy, mam wolne. Ja mówię, no to się bardzo cieszę. I już się przeprosić. Ja mówię, dobra. Idź do domu siodasz, no właśnie w tym kierunku zmierzą. Tylko cieszę, żebyś nie wstydu ci mnie przyniósł. I żeby jakoś tak dobrze skończyć, mówię, to słuchaj, ale coś cię tak zmalął. A jak go widziałem, jak on miał 10 lat. On mówi, jo, nie zmalął. Jo, dupia 25 lat na dole się zdeptął. Ja mówię, no, wie pan, no jak pan... Bez tej gwary, bez tego,
nie ma tego, tylko są takie typy. Wymyślić, że on mnie musi przeprosić, bo się upił. No to gdzie pan zajdzie? Proszę bardzo, czy wy jeszcze są pytania? Proszę. Ja na początku chciałem pogratulować państwu sceny miłosnej, ten z początku filmu. Myślę, że o ile pamiętam, wygrała ona chyba plebiscyt za najlepszą scenę miłosną w polskim kinie, także... Mimo, że dzieje się w klasie, w łonie klasie robotniczej. Jednocześnie chciałem zapytać o pewną unikalność relacji męsko-damskich na Śląsku. Ja rozmawiałem, pamiętam kiedyś z jednym ze Ślązaków tutaj w Warszawie przy piwie i on próbował mi uświadomić właśnie tę unikalność. Bo on właśnie stwierdził, że wyjątkowa jest rola kobiety, że ona jest jakby podstawą całej rodziny. I on mi to tłumaczył w taki sposób, że powiedział, słuchaj, po prostu facet na Śląsku, który pracuje na kopalni, on może praktycznie zginąć każdego dnia. I w związku z tym, tak naprawdę zawsze ta oś rodziny i tak dalej, to jest właśnie w kobiecie, czy wokół kobiety i tak dalej. Chciałem zapytać o tę unikalność, czy można to zauważyć, czy właśnie to z tego wynika, z tego kontaktu ze śmiercią, praktycznie rzecz biorąc. Proszę pana, bardzo proste. Niech pan łaskawie przeczyta tą moją książkę, która się tam to jest dokładnie głęboko, dlatego że książka ma taką wielką pojemność, że tam jest 50 filmów, wie pan, ale głównie to dotyczy tej sprawy. I ja tam stawiam taką realną hipotezę, która różni w tych sprawach, w tych kontekstach, które pan mówi, Ślązaków od innych częściach jakby Polski. Mianowicie na Śląsku są stare tradycje celtyckie, który był matriarchalny i on prawdopodobnie przetrwał, ponieważ Polska została w średnim zakazie wielkiego jakby odseparowana od Polski, od korony. Nie? To znaczy właściwie los Ślązaków jest historią odrzuconej małej nacji, to przez w jednym wieku tego. I ona się sama, że tak powiem, zakonserwowała i odżył matriarchat, który w okresie właśnie kapitalizmu, kiedy mężczyźni tak ciężko pracowali, że jak przychodzili, byli potwornie zmordowani, dlatego nogi im myto, wie pan. On nie był w stanie w ogóle nic wnieść do rodziny, do wychowania i tak dalej, no czasem w niedzielę. I ta rola kobiety w związku z tym na Śląsku była większa z innych powodów niż na przykład w literaturze Polsce, dwor tam, wie pan, Ziemiański, tam Syberii. Nie, nie, nie. To chodziło o egzystencję. I że matka była tym zwolennikiem, który trzymała to wszystko, wychowywała i ona z kolei lansowała kult ojca. Bo to był człowiek, który pracował, który odpowiedzialnie utrzymał tą rodzinę. W związku z tym i to było takie zamknięcie się w rodzinach, dzięki temu to Śląsk taki przetrwał niezwykłym. Z kolei albo we wsiach, albo w osadach przemysłowych. I to był konglomerat rodzin, które pracowały w jednym, jak się mówiło, zakładzie pracy. Ich wiązała kopalnia, która była ich miejscem pracy. I to było najważniejsze, dlatego że egzystencja, praca była największą wolnością, niesprawiedliwość społeczna. Polacy w ogóle nie wiedzą, to jest kompleks niepodległościowy, ponieważ oni nie mieli przez wieki ojczyzny, byli wyrzutkami. I oni się nie zajmowali powstaniem, bo nie było na środku ziemiaństwa polskiego, czy w ogóle i tak dalej. Był prolet, lud był. I on sam się zagospodarował i jednocześnie był adaptowany. Z chwilą, kiedy stał się częścią Niemiec, a w połowie XVIII wieku, przez struktury europejskie, państwa europejskiego, niemieckiego i z rozwojem wielkiego przemysłu się przekapacił na proletariat, był potrzebny proletariat kapitalizmowi. I słowem ta stara kultura polska, staropolska, bo język śląski jest zatrzymaną i zaadoptowaną językiem staropolskim do sytuacji, do kultury czeskiej i niemieckiej. I polskie. I to na tym jakby polega i to jest jakby naturalne, dlatego że również Śląski miał swoich wielkich artystów, poetów. Oni żyli sami swoją ludową
ludową kulturą i tak dalej, i jakby to przetrwali. W związku z tym relacje erotyczne też były inne. No wie pan, ja pochodzę też z biednej rodziny, więc było jedno wielkie łóżko małżeńskie u nas. Ja mam dwóch braci, wtedy miałem. Myśmy wszyscy byli mali, więc rodzice spali głowami tam, gdzie trzeba, a my w ich nogach i tak dalej. I żyliśmy nawet, może być, w wspólnocie łóżkowej, no a przecież właśnie w nocy odbywały się no, te obrzędy seksualne rodziców. Nie? W ciemnościach ja nie widziałem, co, ale coś się tam dziwnego jakby działo i tak dalej, i tak dalej. Słowem, ta familijność, rodzinność tam była nieodzowną rzeczą, żeby przetrwać. I to było głównie przekazywane. Więc na przykład dla dziewczyny na Śląsku, tam się nieco oddalono tam z jakimiś takimi ostrymi obyczajami. Dziewczyny musiały szukać męża. I chodziło o to, że największym szczęściem było, żeby ten mąż, ten istny, jak się mówiło, był pracowity, nie był alkoholikiem, złodziejem i tak dalej. No bo wtedy ta rodzina była filerna. I w związku z tym to niesłychanie traktowano poważnie, ale w takiej płaszczyźnie niesłychanej wrażliwości egzystencjalnej. Nie dorobiano tego sztucznych wiedzań jakichś haseł czy te. Ja pozwolę sobie tutaj wejść z taką, jak Kazik opowiadał o tym łóżku małżeńskim. I jest taka opowieść śląska, taki dowcip. Właśnie w tym łóżku, a w nogach tam są ci, i ojciec mówi do matki: staro, jadymy? Idźże. No staro, jadymy. No i jak już jechali, to tam zawsze wykopywali tamtych i ci spadali z łóżka. No i potem znowu jest, staro, jadymy? A ten jeden się odzywał: Zeflik, trzymaj się, bo zasiadą. Proszę Państwa, przekroczyliśmy już niestety przydzielony nam limit, także ja chcę tylko już bardzo serdecznie podziękować. Ale błagam, bo jedno słowo, słuchajcie, bo ja... Pracowałem z wieloma reżyserami. Mam wiele różnych doświadczeń i myślałem, że ta dyskusja będzie trochę konfrontacją wrażeń Państwa z tym, coście zobaczyli, z tym, coście teoretycznie zanalizowali. Bo ja na przykład słyszę takie w stosunku do jakichś ujęć z tego filmu: ach, to wspaniały pomysł operatora. Bo jak nie żaden operatora, to Kazimierz Kucka. Nie, idzie o to, że to wszystko, co tam widać, ta cała kompozycja, cała poezja tego filmu, umowność tego filmu, nierealistyczne traktowanie przestrzeni nawet tej w kopalni, jak opowiada Kazimierz Kucka, z kolorem w tym miejscu, na tym podszyku, nigdy górnicy nie byliby tak czarni, gdyby tam strajkowali. Więc takich filmów się już po prostu nie robi. No teraz Państwo macie raczej filmy podobne do seriali, a komponowanych filmów opowiedzianych obrazem, no po prostu nas chyba nikogo na to nie stać. Dwa słowa mogę dodać. Ja byłem tak przygotowany i tak nazwałem tempo, że u mnie operator nie miał możliwości spojrzenia w kamerę w ogóle. Natomiast na koniec, Ola, chcę się zaskoczyć i Państwa. Kąt kandydatem do tej jego roli w Soli był Marek Grechuta. Aniołek śliczny, i oni w dwójkę byli tego. To było tak dawno, proszę Państwa, oni byli ślicznymi chłopcami. No, on był herlawy, więc ja mu wspaniale trenera takiego od średnich dystansów zamówiłem, tam latał po tych autach, bo by przecież nie przeżył tego filmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.